Z tej strony Kosiorski, dzisiaj zaprezentuję Wam Xia na moim głównym koncie. Dlaczego jest to znowu Xia? Pomimo, że mam ją na drugim, chciałem na początku, jakby kierowałem się zasadą, że będę robił różne transcendence postacie na jednym koncie i na drugim, żeby przedstawić je, ale po tym, ile złożyłem surowców w Asmodela, jak on jest najmniej użyteczny, naprawdę czasem wolę go nie mieć w drużynie niż mieć, co mi się wydaje naprawdę dziwne, bo jak się przeczyta jego skille, on fajnie redukuje innym obrażenia, sam ma jakiś tam damage, ale po prostu to nie działa. A Xia działa, dlatego Queen i Xia jest bardzo dobrym połączeniem jako pierwsze dwie postacie, jednak tego się trzeba trzymać. Ja tutaj miałem Queen i Vesę, co jest ok. Na drugim koncie mam, tak jak mówię, Xia i Asmodela i zdecydowanie Vesa, znaczy Queen i Xia to jest najlepsze duo na początek i tego raczej się trzeba trzymać, nie ma co kombinować, bo jednak jak ja jako free-to-play gracz sobie zmieniłem tą kolejność, to jest bardzo ciężko z progresem potem. No jakby nie mogę aż tak do przodu jak z tą dwójką. Także pojechałem trochę bardziej schematycznie, no... To są jakby najbardziej schematyczne postacie jako pierwsze Transcendence. No i tak one wyglądają. Oczywiście to jeszcze będę zmieniał. Na razie mam tutaj te Augustus Magic Ball Attack Attack. Tutaj też mam Attack Attack Augustus Magic Ball. Tutaj na razie mam Koronę oraz też Attack Attack. Czemu? No i wszędzie daję Damage Reduction, Critical Damage. Jeszcze nie wiem, zmieniam pomiędzy tymi postaciami, szczerze mówiąc w przeżyciu czy w damage'u nie widzę za bardzo różnicy pomiędzy tym artefaktem a tym, także na razie tak zostawiam, to jeszcze sobie będę zmieniał na nim, on mi generalnie pada, zaczynam mu dawać Imprint, także tutaj też delikatnie tam do przodu, chcę żeby on po prostu razem z Xia był. Ten ma swój z tym Demon Balance, zrobiłem go na Splendid, także artefakty sporo do przodu. Na tym koncie po prostu dwa już wymieniłem, tutaj dwa artefakty udało mi się już wymienić. Dokupiłem dwa za Glory Relikty, zobaczcie, bo można kupić nie tylko jeden, tylko dwa, także jeżeli macie dobrą ilość Glory Reliktów, to tyle. Można kupić sobie fajnie, no tu już mi kolejny nie, z tych, co tutaj jest, nie jest potrzebny, także zbieram. No 50 Groli Reliktów to jest fajna obniżka. Niby nie dużo, ale Groli Relikty nie są tak łatwe do zdobycia. Dobra, także tak wygląda postać generalnie na PvP. Póki co układam coś takiego. Rogan ma tego Demon Bella, a... Ignis ma najbardziej podstawową koronę, może zamienię pomiędzy nimi, to też jest takie, wiecie, no zależy, no tu na przykład jak mi może zginąć ten Rogan, widzę, że go tam atakują, to na nim byłoby mieć lepiej tego tą koronę, ale jak widać przeżyję i dosyć ładnie z przeciwnikiem pojechaliśmy, czyli z moim drugim kątem Xia tutaj narobiła ładnego bałaganu i powiem wam szczerze, na początku dałem dla Xia artefakt typowy pod damage, dałem jej Punishera na trzech gwiazdkach, no bo Tixowi zabrałem Imperium, no to Tix aż tak mi w ogóle nie jest teraz potrzebny, no nawet przegrałem. To jeżeli zrobiłem Xia typowo pod atak, nie była, no przegrywałem, zdawało się, że przegrywałem, także ona musi mieć jakieś tam swoje przeżycie, pomimo tego, że ma dodża. Tak wygląda na PvP z moim głównym kątem, ale dzisiaj jeszcze chciałem wam pokazać, co, jakie jeszcze potrafi obrażenia zrobić, zmienimy sobie artefakty, jej damy to, a jej damy to. Czy ktoś jeszcze coś potrzebuje? Nic już więcej nie będziemy zmieniać. Zobaczmy, jak tutaj pod względem obrażeń przy takiej drużynie wypadnie. Szkoda, że w tej grze nie ma czegoś takiego jak skip do piątej rundy. Albo coś, bo zobaczcie, to bardzo długo by trwało, żeby to oglądać do 15 rundy. Ja naprawdę nie wiem... Czy jeżeli chodzi o ID Heroes filmik, na przykład jak Berry Gaming nagrywa, on po angielsku nagrywa, jeden chyba, no najlepszy YouTuber z Idle Hero, tylko że w języku angielskim i on no potrafi powiedzieć na filmiku jest E5, jakaś nowa postać i w ogóle, on przez pół filmiku tworzy tą postać, zmienia na niej kamień, ulepsza ją,
przez kolejny pół filmiku idą jakby trzy walki i on tego w ogóle nie stopuje. Znaczy to jest dobre, bo można zobaczyć, jak walczy postać. Ale ludzie, ile to trwa? Ile to trwa? Także no tak jak widać, podsumowanie, 54, nie wiem, biliony czy coś, Xia ładnie uderzyła, to są chyba moje najwyższe rekordy, wyniki z tym fajnym artefaktem, a zobaczymy, co się stanie, jak go wymienimy na Punishera. Tutaj damy z powrotem, znaczy nie z powrotem, tylko to, a tutaj damy to. Bez tego, no zobaczymy z tym, z Punisherem. Bo jakby nie było Antlers Kane, ten artefakt robi wielką robotę. I zobaczcie, Fesa z odpowiednim artefaktem też robi swoje. Także zobaczcie, artefakt tutaj, na tym evencie. Jeżeli możemy przetrwać długo, to jest w ogóle artefakt, który na początku był trochę olewany przez większość graczy. Był taki, a jest to jest, ale robi robotę. Szczerze mówiąc, robi robotę i go od dłuższego czasu przestali dawać za darmo. Kiedyś go rozdawali i każdy narzekał, a po co mi to i w ogóle, teraz jest on taki zbyteczny ten artefakt, a pod względem obrażeń jest najlepszy. I niestety dawno go nie dają jako free to play, a jak dają skrzynkę z jakimś pay to win artefaktem, no to są niestety lepsze wybory niż on. Znaczy szkoda na niego wybrać, po takim długim czasie, co on był zawsze free-to-play, szkoda na to wybrać. Tutaj pushuje 100 Void Vortex. Szczerze mówiąc, myślałem, że będę mógł wyżej po Xia, bo próbowałem 109 poziom, ale jak są te czarne poziomy, to po prostu mnie zniszczyło. No, z tymi czarnymi, gdzie tam są dark postacie, po prostu padam. Dobra, tutaj przede wszystkim będziemy chcieli ciebie wyrzucić, ciebie dać i zostawić coś takiego. Zobaczymy, czy same... wow. Na razie takie coś. Generalnie tutaj nie miałem w ogóle podejścia i nie jestem... No zobaczymy, czy w ogóle przejdę to. No dzisiaj na pewno nie, bo zabraknie mi jakby tych podejść. Będziemy musieli odpalać te wariaty, aż będzie Void postać. Niestety nie. Dobra, tego sobie zobaczymy. Też nie chcę bardzo długiego filmiku nagrywać, także po prostu zobaczymy. To jeszcze na pewno nie przejdę tego całego Vortexa za pierwszym razem. No tutaj też jeszcze mam mieć dosyć schematyczną drużynę. Najlepiej jakbym miał jeszcze kolejne 4 Splendid, albo nawet nie Splendid, tylko poziom niżej te Demon Belle. Wtedy fajnie jest ta energia rozkładana na Xia i w ogóle, ale Xia mi ładnie padła. Ale myślę, że dzięki Wesie jakoś się uda też zrobić tą drużynę, żeby to miało ręce i nogi. O właśnie, także o, tutaj Queen spore obrażenia robiła. I co? Tix tutaj nie był tragiczny, ale już po prostu nie mam miejsca na niego w drużynie. Jeszcze możemy zawsze skombinować z innym petem. Ten Lion jest taki, no właśnie, teoretycznie jest dobry, czasem niedobry. Ciężko wybrać, kiedy jest lepsza opcja wybrać Liona czy Feniksa. To jest takie bardzo nie do rozstrzygnięcia, naprawdę. Czasem się zdarza, że tym wygrywam, czasem tym. Naprawdę, różnice są małe. Dobra, generalnie to trochę sobie podblokuję. Zobaczę, co wyjdzie i tak dzisiaj mi, tak jak mówię, będzie brakować punktów. Na razie zobaczmy ostatnie PvP, znaczy taką tą walkę w spowolnionym tempie. No właśnie, pomimo tego, że ona tam miała swoją koronę, to i tak padła. Na szczęście jak zginie, to daje Wesie tam immunity control, redukcję obrażeń w międzyczasie wcześniej dała, także spoko sprawa. Chociaż tu nie wiem, czy to nie będzie lepsze dla Xia, żeby miała te bonusy. Ja lubię, żeby Vesa jak najdłużej przetrwała, bo jak ona przetrwa, to ona wyleczy, da tarczę, ale jak widać i zginie ze względu na to, że przyjmie przeogromne obrażenia. Możemy spróbować taką dziką taktykę. Może ta zmiana tych pozycji. No i też
jak ty się nazywasz, Drake jest tutaj mega opcją. Na razie on mi będzie padał, mogę mu, dla niego też tam odblokować mu jakby toksyczność, czy jak to się tam nazywa, żeby po prostu on długo przetrwał z Xia, bo oni jak są razem, no to widzicie, ta Kerry pierwsza ma zdjęty armor i po prostu większe obrażenia Xia będzie mu robiła. No, no właśnie, także to jest... W tej drużynie już dużo nie zmienię. Mógłbym jedynie pod względem artefaktów ewentualnie Vesę wymienić albo Impirant po prostu. Ale tak jak mówię, Vesa mi się wydaje tutaj spoko opcją. O, ale mnie zniszczyli te Garuda. To jest zawsze dla mnie problemem. Generalnie jak mi tu nie będzie wychodzić, to też mogę zmieniać tych przeciwników. Ale na razie tego będę się uczył. Także tak prezentuje się moje konto. Bardzo fajnie, że zrobiłem te dwie postacie, że sobie zrobiłem trochę porządku, trochę zużyłem shardów i w ogóle, także spory progres zaliczyłem, dużo musiałem 10 gwiazdkowych postaci zrobić, ale jestem zadowolony, że wreszcie coś do przodu na moim koncie. Także dajcie znać, co u Was, co się zmieniło przez ten aktualny event i ogólnie, i trzymajcie się, cześć. W ogóle tak bardzo chciałem tego Wojta Aspena robić, mi się wydaje, że on będzie, że on jest dobry, ale nie będę z nim ryzykował tak jak z Asmodelem. Na Asmodela jakby chyba 3 zmiany zrobiłem Void postaci. Zużyłem mnóstwo foodu i w ogóle te zmiany są najgorsze, bo ja zrobiłem pierw Vesę, potem go, potem tamto, żeby zrobić Sealant musiałem go mieć, potem go nie mieć. Nie, 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 nie. Za dużo roboty. Trzymajcie się, cześć.